Witam ponownie. Coś wywaliło chyba transmisję, nie wiem czemu. Jeszcze raz. Jakiś problem jest właśnie z tym rynsztunkiem kota, akurat z tym jednym. Patrzę na was, głodnych, przerażonych, Nie, no tak, masz rację, Darasz, przyciskających dokładnie. Spoko, można to zebrać. Czekajcie chwilę. Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona. Spróbujemy z tego automatycznego zapisu, zobaczymy. Gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Nie wiem, jak to z tym jest. Jak nie, to zostawię to na później, może się odwiesi.
To były buty bodajże chyba. Czyli mam je, tak? Legendarne buty cechu kota. Ulepszone legendarne buty cechu kota też mam. Czyli okazuje się, że wszystko jest ok. Tak, dokładnie. Loadingi na konsolach to jest po prostu debilizm. Zobaczcie, czyli tak. Legendarne buty cechu kota mam, tak? Ulepszone, legendarne buty cechu kota też mam. Czyli wychodzi na to, że znalazłem to. No. Powalczymy jeszcze raz z Wiwerną. Okej, dobra. To jedziemy dalej. Problem rozwiązany. Czekajcie, tylko weźmiemy tak. Potrzebujemy to od Warskatakana. To. I olej przeciw drakonidom, dobra. Udało się. Ale bydle, jak się to nazywa? Wiwerna królewska. Zazwyczaj nie są aż tak wyrośnięte. Utoczyła się, napadając ludzi na trakcie. Utoczyła się. Geralt z Rivii. Geralt z Rivii. Będzie co dzieckom opowiadać.
Okej, dobra. Czekajcie, bo mam telefon.
Dobra, jestem. Musiałem jedną rzecz ogarnąć, bo miałem telefon. Dobra, idziemy stąd, bo już mam dosyć tej misji, naprawdę. Ojejku. Kończymy to, idziemy w jakieś inne miejsce. Gdzie jest ten uchodźca? A, tu siedzi, dobra. Witajcie. A co streamujesz dzisiaj, MFX? Już z nimi rozmawiałem. Ech, szkoda, że Tomiłowi się nie poszczęściło. Dobra, przypiszemy to, już to widzieliśmy. Was. Dziękuję. Bywaj. Dobra, koniec tego. Okej. Postać, upgrade. Up. Dobra, mam nadzieję, że teraz nie będzie zbugowany ten quest. Quest log, jak to mawiał Darasz. Okej. Poszukiwania. Kota jedynka. Bo dwójka to będzie wyśmienity, a trójka to będzie mistrzowski chyba bodajże. Albo i nie. Tutaj dalej mi pokazuje, żeby znaleźć ulepszenie butów. Ajku. Dobra. Dalej to jest ten zbugowany. Dobra, może później się odwiesi jakoś. Dobra, wiecie co? Plan jest taki. Chata zielarza, ten znak zapytania i tutaj pójdziemy po ten. A, czyli cały czas Velen jesteś, no. No Velen jest jednak rozległo, tak? Ja i tak przecież poszedłem szybciej do Nowigradu. I na Skellige i w Velen też jeszcze mam trochę misji do zrobienia, bo mam tą misję z Cairo Metz. Dziadów jeszcze nie zrobiłem. Jeszcze nawet mi się nie pojawiła ta misja. Okej, daleko mamy. Tylko musimy to wybrać, poczekajcie. Dobra, to musimy iść tędy jakoś. Ale zaraz. Najpierw idziemy do tego znaku zapytania, dopiero tam później. Czekajcie. No to po drodze skorzystamy sobie z kamienia szlifierskiego. Płotka, gdzie jesteś? Dobra. Jest Płotka. Zaczynają świecić pustkami. Ty dałeś ogłoszenie? Tak, ja. Hans Cidaris. Condotti. Mam potwora do zabicia. Zainteresowany? Co to za potwór? Żebym ja wiedział. Widzisz, to było tak. Nająłem się z kompanami u Radowida, ale ostatnio zaczął się spóźniać z żołdem, więc takiego, o, za darmo nie będę karku nadstawiał. Podzielam tę postawę, ale miało być o potworze. No właśnie. Już. Jak tu zaszliśmy, okazało się, że w okolicy grasuje jakaś bestia. Krowy porywa i tak dalej. Uznaliśmy, że trzeba chłopkom pomóc, więc chwyciliśmy broń i poszliśmy. Ja i Kurt w jedną, a Gert i Hank... Gert i Hank nie wrócili. Cokolwiek to jest, dorwało ich. Widać, że tu trzeba profesjonalisty, więc zrzuciliśmy się z Kurtem na małą nagrodę. Żeby ktoś pomógł miejscowym i... pomścić naszych kolegów. Szlachetnie. Ba. Najemnik też ma swój honor. No Wiedźmin to jak będzie? Zajmiesz się tym potworem?
Najpierw pomówmy o nagrodzie. Na przykład, że jest za mała. Gdybym wiedział, że tyle sobie zaśpiewasz, sam bym na bestię poszedł. No na pewno by poszedł sam. Zgoda. Gdzie zacząć szukać? Na południe stąd. Tam się rozdzieliliśmy i tam Gert oraz Hank przepadli. Teraz Radowicz spóźnił się. Jakie to ma? Całkiem wysoki poziom. Dobra, my się trzymamy tego, co mamy zrobić. Dobra. Jest ten kamień szlifierski tutaj. Skorzystamy sobie z niego. Okej. Nieźle. Dobra. Nie, mapa świata. Okej. To idziemy. Zapiszemy grę na wszelki wypadek. Czy to nie będzie leszy przypadkiem? No właśnie. Okej, to przygotujemy się na niego. Chciałem wziąć jeszcze. Leszy to jest chyba relikt, z tego co pamiętam. Czekajcie chwilę.
Mocne te wilki, kurde. Okej, udało się. No nie było tak łatwo, ale udało się na... Rozjemca. Sprawdźmy ten ekwipunek, jak to się prezentuje. Na sprzedaż pójdzie. A to było akurat strasznie słabe. Dobra. Co, to idziemy. Ale fajne cienie są tutaj. Światło księżyca fajnie pokazuje, fajnie ten rzuca cień. Big MQ. Dzięki za followa, witam na kanale. Dziękuję bardzo. Warto się tu rozejrzeć. Dom jest kompletnie zniszczony, ale magiczny krąg wytrzymał. Wygląda na zamknięty portal. Może otwiera go jeden z przedmiotów należących do Eramasa. Big MQ. No to dobrze. Witam serdecznie, witam. Wiesz, to też czasami jeszcze zależy, jaką czcionką jest napisane, wiesz, bo czasami jest taki kolor, że ciężko przeczytać, a czasem ktoś, wiesz, tak spojrzy na szybko i nie przeczyta dokładnie. Interesujące. No, ale przeczytamy, co to jest.
czemu to nie jest fabularnych. Ta serowa rezydencja. Ciekawe, czy tutaj przy tej rezydencji Aramasa jest ta. Jest jakiś znacznik. Ale chyba nie ma. Dobra, ważne, że schemat znaleziony. A, jest! Pięknie. Dobra. Co tu przypełzło? Tak jak mówiłeś, Darasz. A, to było w Nowigradzie jeden. Że się odbagują ten questlog, kurde, bo przecież już mam te buty. Lejs, ty jesteś jeszcze? Dobra, nie wzbudzajmy podejrzeń. To jest z tej strony, to nie z tej strony. Będzie karany.
Darasz, też tak myślę, ale wiesz co? Chyba tam jest jakiś problem z tym, żeby znaleźć ten znak, kurde. Ani z jednej strony go nie mogę znaleźć, ani z drugiej. Nie wiem, w jaki sposób tam do tego można dotrzeć. Dobra, przemedytujemy. Co tu biegało, już nie pamiętam. Przez tą izbę jakoś trzeba przejść. Nie, to jest ten lichwiarz. Warto się tu rozejrzeć. Tekst. O, zbagowany był quest, bo już zaliczyło. Gdzie jest ten quest poszukiwania ulepszeń rynsztunku szkoły Kota 2? Gdzieś tutaj to było. Dobra, to wiecie co zrobimy? Pójdziemy do kasztelu w Łońcu, zobaczymy co możemy zrobić. Idziemy do kasztelu. Zobaczymy, co będzie można wykonać. Kurde.
Ale się człowiek namęczył w tej jaskini, szukał, kurde, a to wszystko był bug, a to był po prostu bug gry. Ojku. No to zobaczymy, co możemy wytworzyć. Co mogę dla ciebie zrobić? Najpierw tutaj sprzedamy to, co mamy. Chociaż zastanawiam się jeszcze, czy to możemy jej posprzedawać. To. Tego tutaj nie będziemy mogli sprzedawać, bo nadaje tak dziadowskie ceny. Takie rupieciowe rzeczy się pozbędziemy. U niej to nie warto sprzedawać niczego. Praktycznie. Chodzi o... Ale wysoki poziom mają te buty. Mefix, one są automatyczne. Na Wizebocie są automatyczne powiadomienia. One automatycznie wyskakują. Ja nic nie musiałem ustawiać. Wyśmienite, legendarne buty. Wiedźmińskiego cechu wilka. Dobra, zrobimy i takie trzeba będzie zrobić. Legendarne buty cechogryfa. I teraz kota. Ulepszone. A ten dopiero na 53. Dobra, ale zrobimy obie, żeby już mieć. Dobra, to już więcej nie można. Jedziemy dalej. Nazwa tego Wizebota? Nie wiem, wiesz? Tam chyba to tylko przy... Jak masz premium, a ten premium to dostajesz tylko na 5 dni bodajże. A później to musisz jakieś ten, jakąś kasę wydać na to, żeby... jakąś taką walutę tego Wizebota, żeby, wiesz, zmienić.
Legendarna zbroja cechu gryfa. Legendarna zbroja cechu kota. Mistrzowska legendarna zbroja cechu wilka. 64 poziom dopiero. Ciekawe, czy ona kupi ode mnie te perły. Za perły powinna dobre ceny dawać, tak mi się wydaje. Tych pereł człowiek ma trochę. No przełączże się. $52 za jedną perłę płaci, tak? Pereł nie potrzebujemy. Sprzedamy za 30. Okej. Bywaj. Zobaczymy ekwipunek, jak to wygląda. % moc znaków. Mi się nie chce zakładać tych zbroi, bo po prostu są słabe w porównaniu do tej, co ja mam. Nad butami można by było się jeszcze zastanawiać. Dobra, trzeba będzie i tak to odłożyć, nie będę zakładał na razie. Dzisiaj głodować nie da. Mam dobry sprzęt na razie, dopóki nie będzie jakiegoś naprawdę super hiper, to... No fajna jest, ale jak ona mi dodaje plus 2, a statystyki broni są słabsze, no to...
No nie, po co ja to odłożyłem? Przecież to miałem sprzedać, gdzie to jest teraz. Te założę, jak tylko wbiję 53 poziom. Jak cię baronowi przeciwko? Śmigniemy na Skellige, pchniemy trochę tam fabułę. Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki. Czekaj, Durendal, tylko się przeniosę do ten, na Skellige i ci pokażę, dobra? Okej, to może zrobimy tak, że stąd z rana wek pójdziemy na konno i odkryjemy sobie trochę miejsc. Wedle słów Yennefer z Wengerbergu, na Skellige doszło do magicznej eksplozji, która zniszczyła sporą część puszczy i była związana z pojawieniem się Ciri. Geralt wyruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać... Zaraz przyjdę. Na miejscu okazało się, że druid Myszowór nie zamierza pozwolić czarodziejce na badanie zniszczonego lasu, ale z pomocą jarla Krahan Krayt udało się go przekonać. Okej, dobra. Build jest mniej więcej taki. Durendal. Można by powiedzieć, że bardziej alchemiczny. Z dodatkami szermierki i znaków.
A ty jaki grałeś, jaki miałeś build? To znaczy jak to plus 10 level, czyli co, wyższych o 10 leveli? Staram się robić questy, wiesz, które mniej więcej odpowiadają mojemu levelowi, żeby jak najwięcej expa wrzucić. Co to? Bandytów wszystkich zabiło? Coś mi się wydaje, że chyba wilki pozabijały tych bandytów. Kilka razy już tak miałem. Śmieszna sprawa. Pozowisko bandytów bez bandytów. No, staram się, wiesz, tak skakać po zadaniach, żeby, wiesz, tak jakoś wybalansować, tak? Na przykład teraz już odpuściłem sobie Velen i Velen zrobię później, no nie? To znaczy będę je robił tak pomiędzy questami, bo zadania z Velen i z Nowigradu mniej więcej mam tak poniżej swojego poziomu już. Ale po prostu, no, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że po przejściu, wiesz, podstawowego scenariusza przeszedłem dodatek i te 5 leveli dodatkowo wpadło, więc teraz Nowigrad jest już, wiesz, poniżej mojego poziomu. Dlatego. Dobra. Czekajcie, mi się zaraz telewizor wyłączy. Okej, to obczę jeszcze tą tutaj. Się wydaje. Ta jakaś. A co, nie jest hasło? Na sekundę. Mam nadzieję, że to. Na nie myśleć, kurde. No, to
Weź mojego mi... na karczmie opuścił wszystko te browy było. Fred. Jakieś zlecenie? Mógłbym mieć. Tym płaciłem zrobić wyjątek. Na tym nadarza się o najsłynniejszy nagród na pół. Innemu dżunglu jest wiedźmin. Domyślam się, że sporo podróżujesz. Może natknąłeś się gdzieś na niejakich braci? Ich trzech, a wszyscy... ...małdy... ...grup rozkopali. ...na samych ...tyle zmienić... Byś na nich uważaj. Często już na dzień dobry wbijają człowiekowi nóż. Nie sądzę, żeby próbowali tego Ruszam niedługo na południe. Tam ich jeszcze nie szukałem. O, jakiś kup. Damy skupu. To może być twój styl. Przekonajmy. Właśnie. Co on tu ma? Ile ma? O właśnie. Siodła. Możemy mu sprzedać 5 kilo UB. Sprzedać kura. Właśnie, trochę tych śmieci możemy się pozbyć. Takiego cięższego. Góry to rozbiorę. Z nim gwint.
to zaraz zobaczymy. Mogę go pomóc na partię Pinta? Też jest zajebiście. Zadziwiacie. No kurde. Nie wiem co tam ten Mobot i Wizebot i to wszystko. Czekajcie. Na sieci. Dobra, zobaczymy zaraz. Skończę tą rozwinta i tuję może router.
Zaraz to poprawię z tym kolesiem, tą partię. Na to czekałem. Chyba mi zabrakło kilku punktów, żeby ten achievement mieć. Nie pamiętam, ile punktów było za osiągnięcie. Za największą liczbę punktów, kurczę. Dobra, słuchajcie, posłuchajcie, zresetuję streama i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, dobra? Okej, to na razie zakończymy streama. Jak możecie, to zaczekajcie chwilę, za jakieś maksymalnie 5 minut zrestartuję wszystko i zobaczymy, jak to będzie chodzić, dobra? Zapiszę grę. Czekajcie, przełączę się tylko. Okej, dobra. To zatrzymuję transmisję i zaraz spróbuję odpalić jeszcze raz, dobra?